Nawet Smyk będzie wiedział, o co chodzi, proszę Państwa. To jest dom handlowy Smyk. Nawet Smyk będzie wiedział, o co chodzi, proszę Państwa. Bo rozumie. Proszę Państwa, właśnie mijamy Pałac Kultury Stalina i Lenina. Już dawno go w centrum Warszawy, tutaj na Mazowszu w Polsce, minęliśmy. I mówi się tak, piękny umysł, proszę Państwa, piękny umysł. Właśnie tam jest wystawa mózgu, na temat mózgu. Bo proszę Państwa, cóż po oczach człowiekowi, jeżeli nawet Biblia mówi, będziecie się patrzeć, a nic nie będziecie widzieć. No pięknymi oczami swoimi. Nic nie będziecie widzieć. Do faryzeuszy dokładnie, to jest mowa jako do odpowiednikiem dzisiaj to są księża katoliccy. No bo to można sobie zastąpić, prawda? Tak samo jak jest, proszę Państwa, maga, a nie żadna aga. A to w Warszawie raczej ta przeprawa jest na topie. No świętego. Sztuczna palma była. Oszustka, proszę Państwa, jakaś ta cerekwicka. A prawosławnych nie ma, proszę Państwa, bo nie jesteśmy w Ameryce miały, stąd widzą Państwo, są tylko budynki prostokątne, polskie, nadwiślane, proszę Państwa, i zaraz będzie właśnie Wisła, a za Wisłą Błonia, gdzie cyganów brud. Także jak dzisiaj, proszę Państwa, zaczynałyśmy od rana od cyganki, to na nich skończymy, proszę Państwa. To nie cygan, to cyganka. Kobiety dłużej żyją, proszę Państwa. I tam, proszę Państwa, one się muszą leczyć, muszą ulapać, bo dzisiaj są konsultacje rakowe. Mój Poniatowski, proszę Państwa, cały czas jesteśmy na moście Poniatowskiego, ale proszę Państwa, Wisłę. No i oczywiście zbudowania mostu. To one, te zabudowania i tam widać już Stadion Narodowy, proszę Państwa. Także proszę Państwa, co za pożytek z tych pięknych oczu, jak one nie widzą, co za pożytek z tych pięknych oczu, jak one nie widzą Słowa Bożego, rzecz najważniejszej w życiu człowieka, nie widzą tego, proszę Państwa. A co za pożytek z nóg, jeżeli one nie zwiastują dobrej nowiny, proszę Państwa. Bo to dom przekory, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory. Niech wiedzą, że Piotr był wśród nich. Tak więc Biblia mówi, że piękne są nogi, które zwiastują dobre nowiny. Także proszę Państwa, tutaj jesteśmy w tramwaju, Stadion Narodowy, taka południe, Błonia. I tutaj ci cyganie, którzy mieszkali tutaj kiedyś na Błoniach, to oni pierwsi są słuchani Słowa Bożego. Nawet niektórzy są już w prawdzie i poczcie. Natomiast uparty ten naród katolicki, on już teraz na bezdroża, lacz na rozdrożu. Są to najczęściej żebracy, bo oni żebrzą do tacy, na mszach oficjalnie, lewa, 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 prawa, na staruchce pod kościołami, w tramwajach, ja już nie mówię o Rumunii, ale o katolików, to jest ta druga Rumunia. Proszę Państwa, no ci ministranci z Kościoła Katolickiego to muszą być na biało i tych, proszę Państwa, kolegów mają więcej ministrantów, bo teraz moglibyśmy tak prosto jechać w kierunku Placu Szembeka, tam też jest przypominający Pałac Kultury Kościół na Szembeka. Za czym? To jest takie główne wejście do Stadionu Narodowego i mówią, że jest kolejka. W Warszawie wszędzie jest kolejka, bo wszędzie, proszę Państwa, w Warszawie są kolejki, w kolejkach się stoi. Tutaj nie jest Anglo, Ameryka, Białystok, tutaj nie ma, proszę Państwa, bogactwa, tutaj nie ma obfitości, dlatego jest kolejka. No i cały czas dookoła jedziemy Stadionu Narodowego, bo dziewiątka, tramwaj pojechała by prosto. Państwo zobaczą, zabudowane jest super, niczego tu nie brakuje, wszystko jest super, proszę Państwa. Oni się tak
poświęcili dla Słowa Bożego, tak jak mówię, że w Biblii jest napisane, jakże piękne są nogi, które zwiastują dobre nowiny. Tak, a co nam po oczach ślepych, prawda? Które przez lornety patrzą, przez lupy, proszę Państwa, no, tak jak oderwali się od Stwórcy, od Boga, proszę Państwa, ci faryzeusze, którzy w tej świątyni jeruzalemskiej w kierunku słońca się patrzyli, proszę Państwa, z palemkami 70 starców, jak mówi księga Ezechiela, z palemkami w swych rękach przypominającymi. Te palemki przypominały narządy męskie, rozrodcze, proszę Państwa, tyłem do świątyni Bożej, kłaniały się słońcu, kłaniali się ci starcy słońca. Dzisiaj też ci wierzą katolicy, niektórzy są biologami, w ewolucję wierzą, w różne takie nauki współczesne. Także proszę Państwa, no to poszli za światem, za diabłem. Że i tu tramwaj, i tutaj tramwaj, proszę Państwa. I katoliczki wszędzie, i katoliczki, proszę Państwa. A jak zaraz prażanki będą, to je też jako cyganki. Cyganki malują sobie włosy na biało, na czerwono, na zielono, na różowo, to nawet nie poznasz. Proszę, pozdrawiam. No tutaj są też te Błonia, gdzie tych cyganów zawsze dużo, dużo mieszkało. Teraz Państwo zobaczą, jakie prześwity porobili, że człowiek wejdzie, to go widać. Kto co, ale ja zieleniecka. Także no, nie dojedziemy, proszę Państwa, do tego kościoła na Placu Szembeka, ale wyobraźmy sobie ten kościół na Placu Szembeka i ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, który minęliśmy, że tam jest od tyłu, od ulicy Emilii Plater, wejście do wystawy na temat mózgu, czyli piękny umysł, piękny umysł. Także też Państwo wyobrażą Wedel, który jest za nami. Wysłuchka lubelska, ale Wedel jest za nami. Tam jest Paryska Ryszewski, potem dalej francuska, francuska Kępa, berezyńska. Za nami, za nami, za nami. A tutaj jaki piękny pałacyk. To jest ta lubelska. No i stara odziana praca. Jakie tam fabryki są. A tu piekarnia lubelska. Czyli nie Anglo-Ameryka Biała. Także jeżeli ksiądz chmiel nie nauczy, bo to lenią się nam szatanik idą do szkoły, którą mijamy. A to są znowu stare budynki, to jest ten starszy budynek na pracę i galeria Autograf, to minęliśmy, tu śpiewała podczas koncertu, to jest Mińska, to Matadowska, Szantę Chybalską, Musitką, Ulegierskiego, Ave Maria, to nawet katoliczki co na raport, nie wiedzą o co chodzi, ale są ciekawe, bo Warszawa jest w ogóle ścibska. I tylko mogą przeszkadzać, nic nie wnoszą, dlatego do cerki się nie nadają. Po bazarach chodzą tylko dzieci katolickie i wciąż co, mówią co. Państwo zobaczą, jak jest starodzie. No i po tej przeciwnej stronie, jak się skończył polski model, jaki tu element mieszka, proszę Państwa. No tutaj fabryka, to tutaj przystanek. Po tej właśnie drugiej stronie, bo to będzie zaraz ratusz, proszę Państwa. Ratusz Praga Południe, ratusz Praga Południe. Gdzie nie ma już tego domu kulturalnych, ratusz. Jakieś śluby organizują, proszę Państwa, albo tam na Woli, proszę Państwa, też katolicki Jacek organizuje, proszę Państwa, w Soplicowie, w tej zielonej chacie, proszę Państwa, katolickie wesela, przyjęcia papieskie, czczą Rzym, ale oni nie zdają sobie sprawy z tego sami, w co oni wierzą, nie umieją obronić swojej wiary, bo nie są świadkami Bożym. Na wylot znają dwie, proszę Państwa, tak jak urzędniczka musi znać swój fach tutaj w ratuszu Praga Południe. Tak samo świadkowie chodzą już od smyka, od czego zaczynamy ten film, proszę Państwa, od dziecka. Znają Słowo Boże, podczas gdy u katolików stara krowa, no nie wie nic, no to więc, żeby nie była świnią, to niech by się wzięła za tę Biblię, ale niech się posłucha kogokolwiek ze świadków. Thank you.
porozmawiać, podyskutować, oczytać, się dowiedzieć, bo tutaj jest symfonia warszawska, jest proszę Państwa taki piękny pałac, ale ma być z tyłu sala, proszę Państwa, amfiteatr, no i ten park też najnowszy, to wszystko już jest najnowsze, proszę Państwa, nowy park na rogu, włącznie z Podskarbińską od Wandzi, mamy ten najnowocześniejszy w Europie dom kultury za tymi krzakami. Ten brąz taki, który widzimy na środku ekranu, to jest właśnie, proszę Państwa, Podskarbińska 2. I on się przeniósł z tegoż ratusza, Praga Południe z Grochowskiej 274. Tutaj właśnie na Podskarbińską 2. Państwo zobaczą, jak piękna tutaj jest brama. No, także tutaj te piękne nogi mogą sobie pospacerować. Także piękne są nogi, które zwiastują dobre nowiny, bo Świadkowie Jehowy głoszą też w parkach. Oczywiście katolicy nie głoszą, bo oni nawet sami nie wiedzą, na jakim gruncie stoją, ponieważ ich dom jest na piachu. Na piachu. Także jedźmy z myślą w kierunku Placu Szembenka, ale zaraz skręcimy i wyobrażajmy sobie, proszę Państwa, Plac Szembenka, jako że po prostu powtórzę, oni tak chcieli tutaj na Pradze Południe, proszę Państwa, w Polsce, a pod Realem Najwilerskiej, tak odnowić ten, proszę Państwa, Real Najwilerskiej i całą tę ulicę i kompleksy domu, żeby one przypominały o wejście wokoło Pałacu Kultury Stalina i Lenina i żeby sam ten kościół, Pałac Kultury Stalina i Lenina przypominał. Te tramwaje z wiatraczne, my mamy już tutaj właśnie wiatraczne, no, Państwo widzą. Te charakterystyczne budownictwa dla Pragi Południe zabudowania, a tam przebija. Tam z tyłu wystaje, przebija. Jeden z nowych bloków, najnowszy blok. Supermarket też jest, bo mało chodzi. Tyże reali mamy, proszę Państwa, pełno. Gdybyśmy pojechali, proszę Państwa, przez ten Plac Szembenka na kierunku Najwilerską, to tam właśnie jest następny real, proszę Państwa. Tych reali jest bez większości w Warszawie, także proszę się nie przejmować. Warszawa jest ogromna. Ogromną nawet dziurą jest ta Warszawa, niektórzy mówią, że ogromną wiochą. Ten Lucjan Milka, który, proszę Państwa, jeździł na autobusach MPK, także on to wszystko wie dziurą, bo ile razy autobus mu się zapadł, niemalże. Także w Polsce, a jesteśmy, i Państwo zobaczą, jaka piękna Praga. Tam proszę iść daleko, daleko i w lewo. I w prawo, i w lewo. Jaka piękna ta nasza Praga. Pełni cały czas Warszawa. Przecież nie jedziemy pociągiem. Nie jedziemy, proszę Państwa, cały czas. Nasza Saska Gęba, nasze wszystko, nasze domostwo. Piękne są w Warszawie, z tym, żeby mieć piękny umysł, proszę Państwa. A tu o, czworo Polaczków. Polaczków w bród, proszę Państwa. Taki tumult w tramwaju robili, taki hałas polski typowo, proszę Państwa. No to jeżeli nie świnie, jeżeli nie lochy, no to niech się wezmą za Biblię, ale oni przecież w kościołach Biblii nie proklamują, nie czytają, nie mają po prostu, nie mają. Te Polaczki, Państwa zobaczą, są. No i tutaj mamy, proszę Państwa, Uniwersum Grochu, który ma być rozebrany. Bulandia, Państwo zobaczą taki napis 32. Bulandia, mają takie symboliczne różne nazwy, proszę Państwa, bo oni by chcieli, żeby tutaj była Ameryka, proszę Państwa, no, ale Ameryka nie będzie, bo te budowle, budynki są za niskie, one powinny być bardzo wysokie, a te, które oni jako wysokie budują, to ja sama widziałam, proszę Państwa, że z czerwonej cegły, drobnej, kruchej i postaku. Kto to takie dość wysokie domy w ten sposób buduje? I to jest cały społem Uniwersum, proszę Państwa, Grochu. I on jest na topie, niech będzie, no przynajmniej, proszę Państwa, jakaś pamiątka, jakiś pomnik. Tak. Natomiast też nie jest tutaj w Warszawie modna żadna aga. Tylko maga. Niech oni lepiej magę dają do przypraw, bo tu w Warszawie niesmacznie gotują. Tylko w Białymstoku dobrze gotują. No to żeby tutaj, proszę Państwa, wokół ronda wiatraczna przyprawy jeszcze reklamować, przecież do czego to potrzebne, ale podobne. Ale proszę Państwa, no jakoś tak nie czują bluesa tutaj w Warszawie z tym gotowaniem, bo rzeczywiście, no,
No nie mają wyczucia w smaku. Jak Państwo pojadą do prawosławnych w Anglo-Ameryce, Białystok będziecie już, bo tutaj to jest cóż, to jest Polska, proszę Państwa. Bilet co se można kupić do Ameryki, proszę Państwa, i na lotnisko tutaj 188, które to lotnisko też cały czas jest w Warszawie, i polecieć. I te nasze domy tutaj, proszę Państwa, aż po Saską, gdzie przecież no nie mieszkają tutaj Świadkowie Jehowy, bo tutaj kiedyś ta Krysia Blok z Olkiem chodziły dookoła Uniwersamu, proszę Państwa, i ten Olek ciągle mnie zaczepiał, kiedy ja na te zebrania zacznę chodzić. I on ciągle z tymi braćmi się wykłócał, bronił mnie, że ja najmądrzejsza jestem w całym zborze, no bo ja tutaj prowadziłam, proszę Państwa, szkołę teokratyczną. No ale teraz jest tak, że tutaj nie ma, no co? Nie ma Świadków Jehowy, proszę Państwa, w Warszawie, bo oni jak pojechali rok temu w lecie, to niby teraz lato, prawda? Pojechali w lecie do prawosławnych, to jeszcze od nich tam nie wrócili, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że tam się można od tych prawosławnych dużo nauczyć. W sensie kuchni, smaku, gotowania. Też te Marysie Woźniak, co one na Waszyngtona mnie tam karmiły, proszę Państwa, utrzymywały. Wspaniale Maria Woźniak gotowała, ale wszystko na smalcu, na tłuszczu. To więc jak ja dorwałam tę książkę Mai Błaszczyszyn, to ona mówiła, żeby nie, a one tego nie mogły pojąć. I te prawosławne z Anglo-Ameryki, Białystok, one na oleju robią. Tak, tak, tak. Ja tutaj przyniosłam do domu 2 litry oleju, to już przechomikowane. Już nie spotkasz. Tak, także sadzone miałam, proszę Państwa, na suchej patelni. Tak, tak, taka prawda. Także jak chcesz, to tłumacz, ale odpowiedź jest jedna. Wszędzie, proszę Państwa, handlują, nawet o tej porze, Państwo zobaczą. A tam się kończy ten Uniwersam i w kierunku na Jubilerską jedźmy. Państwo zobaczą, jakie syfy. To jeszcze nic, ale ile razy, proszę Państwa, w tym Skaryszewskim Parku brudy są, oni nie sprzątają przez kilka dni. Także ten mój Darek, radiowiec z tymi pyzaczkami, jak żeśmy na Centralnym się spotkaliśmy, na Melchiory go zapraszałam, to on powiedział do Płocka, że ta Warszawa to taki dziad. Ja mówię, no to zobacz na ten śmietnik w Parku Skaryszewskim, co Państwo macie w internecie. Jak ten śmietnik jest obłożony śmieciami. Nie ma komu sprzątnąć. I to było, proszę Państwa, w Dzień Zielonych Świątek. I w nocy, i rano, i kilka dni taki syf był, proszę Państwa. I taka jest Warszawa. To wiecie Państwo, oni to nie wiedzą, w jakiego Boga wierzą, ale nawet jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to w jakiego Jezusa oni wierzą, jeżeli oni pójdą na ten stadion i tak każdy zacznie harczeć, kaszleć, breszeć i pluć, to jak będzie to wyglądać? Także proszę Państwa, nasza Praga to powinna być piękna i nie moglibyście Państwo jej tutaj obejść za bardzo. Zresztą też nie wszędzie jeździ, ale warto wiedzieć. Tak jak mamy 2 osiedla, proszę Państwa, tutaj na Igańskiej, albo tam po drugiej stronie na Majdańskiej, proszę Państwa. To tak samo jak ci księża katolicy są na mszach, idą z tacami na walewa, nawa prawa, to się muszą rozdzielić, czyli że są samotni, ale czyli że skoro są w jakiejś misji, to chyba to dla dobra sprawy, no ale za wszelką cenę tutaj polski naród no nie może być samotny, no i te piosenki, jak oni śpiewają lonely, 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 to są męczące, bo niektórym ludziom to wszystko jest niepotrzebne. Czyli, proszę Państwa, piękny umysł mieć, to jest bardzo wielka rzecz. To pomaga ludziom żyć, człowiekowi. Bardzo wielka rzecz, piękny umysł. A ta dosłowność faryzejska, europejska, rzymskokatolicka, no Warszawa jest rzymskokatolicka, przecież Świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa. To trzeba Biblię doceniać. W Biblii jest życie, w Biblii jest zieloność i piękno, proszę. Biblia jest żywa, jest żywym słowem, pełnobarwnych, stylistycznych, proszę Państwa, postaci jest i historia, proszę Państwa, i poezja w psalmach, proszę Państwa, w Biblii jest i, proszę Państwa, saga
opowieść rodzinna, opowieści rodzinne, historia, no bajka jest właśnie, przesada, hiperbola, parabola, wszystko w Biblii mamy, proszę Państwa, tylko trzeba Biblię studiować. Także tutaj na Pradze Południe, proszę Państwa, jest tutaj, gdzie szukać tych ministrantów, tych kolegów katolickich z parafii poszczególnych, tutaj z Stołecznego Miasta Warszawy Katolickiej, no bo Świadków Jehowy nie ma, tam jest ulica też Zgierska, taka Mira, proszę Państwa, mieszkała, to tylko jeszcze Helenka została, proszę Państwa, Helenka, staruszka, o dziwo, że żyje, proszę Państwa, no i Gańska to Praga Grochów. To są wszystko już niby te nowe bloki, ale już też sporo stoją. Także kochani, ja wszędzie już byłam, te pisarki moje kochane z Podlasia, Romanowe, Romanowicz, mówią, że ja po prostu wszędzie byłam. I tutaj, proszę Państwa, na Pradze Południe czuć zapach spalonych liści, proszę Państwa. No, jakby na podczas jesieni, prawda? Ale tu nie ma żadnej jesieni, jest tak, takie lato mamy, proszę Państwa. Teraz nie ma ani wiosny, ani jesieni, jest, proszę Państwa, lato i zima. No i tutaj, proszę Państwa, tak jak mówię o tym naszym, tym drugim osiedlu, Majdańska, proszę Państwa, naszym, w sensie, no, Pragi Południe, proszę Państwa. To bardzo dużo też ludzi z tych naszych braci było, żyło i staruszkowie, może tacy wyjątkowi, to pozostali, ale tak to już jedni nie żyją, innych jeszcze nie ma, nie wrócili, proszę Państwa, z Anglo-Ameryki, Białystok. Także, no cóż, można tutaj pozamieniać pewne rzeczy, proszę Państwa, ale Świadków Jehowy na katolików albo odwrotnie, no się nie da zamienić, bo nie wiem, że nawet jeśli by, proszę Państwa, jakiś katolik i jacyś katolicy byliby bardzo grzeczni i bardzo mili, to nie jest to. Wystarczy, proszę Państwa, że różna jest nadzieja, różna, no to już inne drzewka będą rosły koło naszego domu, bo jeżeli my szykujemy się do raju, że będziemy mieszkali wiecznie w raju na ziemi, na całej ziemi będzie raj, że Bóg przywróci, jak śpiewamy, jest w internecie, proszę Państwa, Elhof Art wykonuje, proszę Państwa, 225 pieśni Królestwa, no to tam jest też właśnie pieśń numer 4. Na całej ziemi będzie raj, na oczy swe zobaczysz go, sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Czyli, że proszę Państwa, jak udajecie się teraz na te modły, no bo cóż innego, dla Was to jest pęd wielkich tych tłumów, to jest dla Was ważne. Trzeba pamiętać, że co Ojciec chce, tylko trzeba jeszcze w tego Ojca uwierzyć, a Wy nie wierzycie, że to jest Jehowa, proszę Państwa. Państwo zobaczcie, ile dobrego. Ciut do przodu krok zrobił ksiądz, proszę Państwa, Romaniuk, całą Biblię, gdy przetłumaczył pisma hebrajskie, pisma greckie i 6000 razy użył formy Jahwe, jako to jest Twoje święte imię na wieki, Jahwe. Chwały mojej nie oddam bałwanom, chwały mojej nie oddam bożkom. No i tutaj widzicie Państwo już różnicę, czyli że tak, proszę Państwa, jak Agę zamieniłyśmy na Magę, tak Świadków Jehowy nie możemy zamienić na katolików, ani odwrotnie. Także zapraszamy tutaj w Warszawie do studium Słowa Bożego. Teraz jest lato, proszę Państwa, jest już czerwiec na nosie. Także proszę czytać Słowo Boże w ogrodzie. O, w tym najwyższym bloku i też bracia Zielińscy, i Hania Kumińska, i Wanda Gałązka mieszkała, córka jej tutaj. I wsio i z Francji przyjeżdżały do tej jej córki, przecież Wandzia chyba jeszcze też żyje, jakaś taka nieśmiertelna, podobnie jak i Helenka przy Białowieskiej, także pozdrawiam. Także Państwo, nie będziecie samotni, jak te fale na morzu rozbijające się, proszę Państwa, o góry lodowe. Także jeżeli będziecie Państwo z nami w kontakcie i będziemy, proszę Państwa, dzwonić do siebie, pisać, proszę Państwa, adres e-mailowy elhofart2000@gmail.com, proszę Państwa.
komentarze wszelkie. Co jeszcze Państwo chcielibyście, żeby było? Mamy bardzo dużo, proszę Państwa, pomysłów, bardzo dużo rzeczy, które już wykonałyśmy, proszę Państwa, czyli że materiału jest sporo. Także piękna alejka, proszę Państwa, piękny umysł, piękne nogi. A co po oczach człowiekowi, że choćby cały świat pozyskał, widział papiocze, wilcze gardło. Oczywiście to jest takie powiedzenie tylko w Anglo-Ameryce, w Białystoku, gdzie są popi, tutaj nie ma, bo i tych prawosławnych nie ma, nie ma cerki, albo na cerki. Także proszę Państwa, ale tak tylko tak już tłumaczę, przecież na wyobrażeniu nasz ten wykład kolejny polega, a na duszy szkodę ponieść, że co człowiekowi po tym, że cały świat pozyska, a na duszy szkodę poniósł. Także nie idź za tłumem w złym celu. Biblia mówi, że jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. Państwo zobaczą, że te kolory człowiek swoimi oczami oddzielnie odbiera, że każdy człowiek przed Stwórcą będzie rozliczany oddzielnie, proszę Państwa. To są te wszystkie bloki, budynki, osiedla, które żeśmy tu no wielokrotnie, po kilka razy do roku ogłaszali, głosili. Także proszę Państwa, z jakim skutkiem? No to możecie sobie wyobrazić, jeżeli tutaj Biblia nie jest popularna w Warszawie, to jest tak samo jak i ci Mormoni, co też zaczęli po tych świadkach Jehowy jakby poprawiać, ale no przecież to jak się tak dowiedzą, że są duże wymagania, że to trzeba czytać, że to są zebrania, że to jeszcze i dziesięcinę trzeba oddać, to koniec. No bo jak 10 milionów człowiek zarabia, to teraz gdyby tak oddać miał na ten kościół Mormonów świętych w dniach ostatnich, proszę Państwa, 1 milion, to chyba byłoby nie do pomyślenia dla chciwego Polaka, który pomimo tych bogactw, które tutaj sobie na nas karmi, proszę Państwa, to nic z tego, bo to pożar spali, mól zje i robak i te peądzowaje. No to podobnie tak jak tu mówiłyśmy w tej pieśni o Rysi, proszę Państwa, że na Mińskiej mieszkanie spaliła, proszę Państwa. No i tam na tej Mińskiej, na tej Rybnej, jaki tam element mieszka, ale tam już dalej za wschodnim i dookoła są piękne zabudowania stare, że można podziwiać. Szkoda, że no tam już robią muzea, ale szkoda, że tak wolno. Tutaj z tą kulturą w tej Warszawie idzie. To jest, proszę Państwa, ulica Grenadierów, która tam wiedzie do drugiego komisariatu policji. To jest ulica Stanów Zjednoczonych. I ona idzie i przechodzi tam w trasę łazienkowską. Co, w czasach Gierka była zbudowana, tak? No właśnie. Tam jest rondo wiatraczne, to co tutaj opisywałyśmy, pokazywałyśmy, proszę Państwa. Gdzie tutaj nigdzie żaden Marcinek Paszkę nie mieszka. Tutaj mieszkają szerokogłowi, bo Marcinek Paszkę jest wąskogłowy. Także to nic z takich rzeczy, to nie można zamienić, jak coś do czegoś nie pasuje, prawda? A bez smaku zrobić zupę, to po co? Także proszę Państwa, oni mówią no, ale przecież oni oprócz tego żebrania, to tutaj nic innego dobrze robić nie potrafią, bo jak już zaznaczyłam wcześniej, że gotować nie umieją tutaj w Warszawie, nawet nie są gościnni, proszę Państwa. No to co oni tutaj dobrze potrafią? No te stare swoje dzieje mają, przecież to Ameryka 300 lat będzie miała, proszę Państwa, Polska, ile ma ten naród katolicki historii? No mówią, że 2000, no to przecież nic to. No to przecież nie 250, nie 300, jak w USA, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, no co? No ciężko znaleźć tutaj głosiły i tutaj Antoś Mieszko też chyba umarł, proszę Państwa. I Daniela, jego żona, jak ciężko mówili, że ciężko znaleźć wiernego sługę, proszę Państwa. No i ten Antoś z Anielą poszli tutaj, proszę Państwa, na Majdańskiej. Tam, gdzie mieszka Hania Błażejczyk, proszę Państwa, jak ta kamera nam pokazuje. O, w tym takim budynku, proszę Państwa, środkowym z kolei, z tych trzech zielonych. No to ona właśnie posłuchała się tej Anieli, bardzo prostych ludzi i jej męża,
i powiedziała, że właśnie dlatego się posłuchała, bo to byli bardzo prości, ale bardzo skromni ludzie i ona bardzo kształcona, bardzo uczona, ale jej więcej nic nie potrzebne. Tylko dobrzy ludzie, którzy mogliby ją nakierować na dobrą drogę. I oto właśnie ta Aleja Stanów Zjednoczonych. Tutaj, proszę Państwa, ten kościół katolicki za głośno dzwonił. Ta kaplica z tyłu, która jeszcze przed tym kościołem była wcześniej, proszę Państwa. Że tutaj całe to osiedle skarżyło się jako swój na swego. Że katolicy skarżyli się, że kościół katolicki i ta kaplica katolicka głośno dzwoni. Za głośno. Za głośno. I całe tutaj o te bloki. Też przecież tu mieszkają katolicy. A że tam jedna Hanka Błażejczyk mieszka, no niech będą jeszcze trzy rodziny. No to przecież ile jest więcej tych katolików. Ja tę Hankę Błażejczyk to i tak podziwiam, proszę Państwa. O, w tym takim podłużnym domku, proszę Państwa, Aniela z Antosiem mieszkali. Na pewno już nie żyją, bo to było strasznie dawno. To ich Hanka ta Błażejczyk, koniara czy kociara, proszę Państwa, była wychowanką. Ja podziwiam w ogóle tę Hankę Błażejczyk, bo ona z kotem na smyczy zawsze wychodziła, proszę Państwa. I nie dość, że była tą ichówką, to więc katolicki to zawsze za plecami. Tak jak to Jezusa obgadał, i faryzeusze to musiały Hankę obgadać, a jeszcze ona miała wszystkie koty. Jak ludzie wyjeżdżają na wczasy, na urlop w lecie, proszę Państwa, to ona te koty tutaj pilnowała. No to więc na ramię i na smyczy wyprowadza. No to było bardzo śmieszne, ona taka ambitna, na boso chodziła po deszczu, także nic tam jej nie przeszkadzało. Także proszę Państwa, tu się nic, niewiele zmieniło pod tym względem. Te katoliczki to były katoliczki, są katoliczki, no chyba żeby to umierały. A tak prawdę poznać człowiekowi w życiu jest bardzo ciężko. Przyznam się szczerze, ja to jestem rybą, jestem wrażliwa. I jakoś tak udało mi się bardzo szybko, chociaż miałam straszne opory, że jak przeciwnik księdzu katolickiemu, to jak to możliwe, żeby w ogóle takich ludzi słuchać. Ale jak zrozumiałam, to bardzo szybko mi to, bardzo szybko przeszło. To trzeba myśleć. I od tego jest ten mózg, proszę Państwa, jest takie biblijne określenie, piękny umysł, piękne nogi, bo oczy co? Jezus powiedział do tych faryzeuszy, ponieważ mówicie, że widzicie, przecież lepiej jesteście, bo serce wasze otępiało, serce tego ludu otępiało. Także proszę Państwa, oni wydali Jezusa Chrystusa na śmierć człowieka, ja już nie będę mówić, że inteligentnego, mądrego, przecież to był Syn Boży, nie był Bogiem, ale to był Syn Boży. No ale proszę Państwa, no sprawiedliwy człowiek, dobry człowiek. Jak można z białego czarne uczynić? No, dlatego Biblia mówi, jaki jest współudział anioła z Belialem, proszę Państwa. Boga z Belzebubem. Żaden jest współudział. A oni tu łączą synkretyzm. 325 rok. No, dlatego tak te 2000 lat to się im ciągnie, proszę Państwa, tego z faryzejstwa, które w 23 rozdziale pięknie jest opisane w Ewangelii Mateusza. No przepięknie jest opisane. Ja tu sobie, proszę Państwa, kamerą pokazuję piękne drzewo, jakie tutaj będzie rosło, będzie, ponieważ w Królestwie Bożym Polacy tego telefonu komórkowego jakby nie widzieli. I dzwonią, gdzieś tam i dzwonią, trzeba, nie trzeba, kaszlą, trzeba, nie trzeba, breszą, chrumczą, trzeba, nie trzeba, także to jest chaotycznie, niepotrzebnie i te zawsze po prawej stronie przy tym kiosku ochrona stoi, proszę Państwa, to jest ulica, tam dalej jest Rozwódzka, tam jest Kinowa z tyłu, też miałam tutaj bardzo wielu zainteresowanych takich chłopaków, bliźniaków, Marka i kogo tam jeszcze, Mirka, ale wspaniali chłopcy. No to ci chłopcy tak nie lubili tych dzwonów też protestować, ale tak kochali te pieśni królestwa, jak zobaczyli ten śpiewnik, to musieli mnie przez wzmacniacz w domu puszczać z pogłosem. Przepięknie z tym pogłosem to brzmiało. Takie to młode wrzeszczy, to też taki ten niebieski to cygan. Proszę Państwa, ale ile Polaków, katolików, ile takich wrzaskojadliwych tu jest. No, 3 miliony mamy tego w Warszawie, co? To nigdzie czegoś takiego nie ma. Policjanta dać na przystanku, przecież to tysiące kamer, wszystko widać.
Także proszę Państwa, ja tam mieszkałam naprawdę w bardzo wielu, wielu domach z racji misji, misjonarstwa, pionierstwa. Byłam misjonarką, byłam pionierką, to przecież mieszkałam na wsiach, w miastach, wszędzie, tu i tam, ale tutaj nie, proszę Państwa. Bo piosenka mówi taka stara, proszę Państwa, nawet jej nie ma w śpiewniku, to bracia gdzieś tam przejęli, wymyślili. Więc wolę stać u Twoich drzwi, niż mieszkać w domach, gdzie są źli. Więc wolę stać u Twoich drzwi, niż mieszkać w domach, gdzie są źli. Tak normalnie, proszę Państwa, pod kościołami to stoją żebracy katolicy, tutaj bliżej czy tam dalej. Ale kiedyś jak była świątynia w czasie Ezechiela, Jeremiasza, to Ezechiel i Jeremiasz stali przy świątyni i mówili: Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, trzykrotnie. Świątynia Pańska to jest, jak to? Mordujecie, kradniecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary cudzym Bogom, a potem przychodzicie, stajecie przed moim obliczem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców jest w oczach moich ten dom? Oto ja to widzę, mówi Jehowa zastępów. I Jezus te słowa powtórzył, proszę Państwa. Oczywiście, że od razu chcieli go strącić i nieraz zabić, zabić. Dobrze jej Jeremiasza, Ezechiela, gdyby zakuli, przecież nie mogli mówić. Także stąd to tam można, proszę Państwa, przystanek 135 jest, a tutaj tą grenadierów idzie i tam na Szwedzką jechać do sali królestwa na Pragę, północ sali królestwa Świadków Jehowy i będzie okej, proszę Państwa, tak jak jedzie ta karetka, tylko w przeciwną stronę i tam gdzie jest karetka, to tam jest przy blokach. Przystanek 135, Szwedzka, sala królestwa, bo tam był teatr kiedyś, a teraz Świadkowie Jehowy rządzą tam. Także proszę Państwa, piękna jest ta nasza Aleja Stanów Zjednoczonych w Polsce, a zobaczymy co dalej będzie. Całkiem czarny. Pan Adam tutaj to też nie jest prawosławny człowiek. Spotkamy na razie. Także tam już przez most Łazienkowski, to jest ta trasa Łazienkowska, proszę Państwa. Tu mamy Saską. Państwo pewnie tego nie słyszeli, jak w autobusie zapowiadało, ale jesteśmy, proszę Państwa, tutaj przy ulicy Saskiej w Warszawie. No i tutaj też w tej szkole, proszę Państwa, moja koleżanka Bożenka Rossa uczyła polskiego, no już tutaj nie uczy. I się wyprowadziła zresztą z tego Orlika nieszczęsnego, ale dzieciom właśnie powiedziała Bożenka, że Bóg ma na imię Jahwe, Jehowa. Tak? Ona mówiła oszczędnie, żeby, bo to dzieci są katolickie, wiadomo, żeby nie rozdrażnić. Żeby nie rozdrażnić, proszę Państwa, bo to przecież są małe dzieci i to pierwsza, druga, trzecia klasa, to co ona uczyła, no i tam dalej, no ale nie podobały się jej te systemy, proszę Państwa, w szkole tutaj, w naszej Bożynce. Dlaczego? Dlatego, że po prostu były stare krowy, komunistki takie, które postępów żadnych nie chciały robić, uczyć według najnowszych metod i tak uczymy, proszę Państwa, byle jak. No, w tej właśnie szkole i ona, ale ona dość długo uczyła, uczyła, uczyła i się wyprowadziła, tak jak mówię, Orlik, Wrocław, Wilga i spotkałam ją, tę Bożenkę Rosę, proszę Państwa, w kinie Luna. A jaka zadowolona była, proszę i po... Biedna uciekła, już nie miała co robić. Tak, nawet nie chciała zostać na bankiecie, nie? Nawet, proszę Państwa, biedni ludzie to nawet nie wiedzą, że są jakieś bankiety, że tak jak ta FK Blacho, tam jak pojechał ten autobus przez Mostek na Nubijską, to ona mieszkała jeden, mieszkania 75, to jak zaczęła na te wernisaże chodzić i tym winem się upijać, to zaniedbała opłaty mieszkaniowe i na Przeworskiej w chlewku wylądowała, proszę Państwa. No nie jesteśmy w Londynie, nie jesteśmy u książąt, bo gdybyśmy byli u książąt, to przynajmniej Biblia byłaby rozpropagowana. I nie jesteśmy też w Paryżu, nie jest tu Francja, nie jest tu elegancja.
Także tu macie bohatera, czyli że tu nie jest Francja, nie jest elegancja, no i Saska Kępa typowa polska jest to ulica. No i tutaj, proszę Państwa, ten pierwszy blok, który jest, to mieszka mój kolega Jan Witek, przemiły człowiek. No nawet mam tutaj do bramki hasło na klatkę wejście do bloku, mam hasło, proszę Państwa. Taki bardzo inteligentny człowiek, któremu tylko 60 zł miesięcznie na życie zostało, jako że no, żona mu na białaczkę umarła we Francji już dawno, mieszkał na Brazylijskiej i zamienił się tutaj na taką ciemną klitkę właśnie w tym bloku, proszę Państwa, pod numerem 42 Saska. I na czym, proszę Państwa, ta bieda katolicka warszawska polega, proszę Państwa? No bo 60 zł narzeka. A jeszcze kobieta go oszukała, jakieś 2,5 tysiąca musi za nią płacić. Proszę Państwa, 100 zł i 10 miesięcznie, o tutaj się wchodzi do niego. Saska 42, gdzieś on na drugim piętrze mieszka. No, ale fajny jest ten Jan Witek i z psem chodził do parku Skaryszewskiego już teraz. Ten pies to jemu zdech, proszę Państwa, i chodził nawet na te stołówki, powiedział nie dlatego, że jest jakiś taki biedny, głodny i chłodny, a jednak okazało się, że tak. Bo powiedział, że szuka no, z kimś, żeby pogadać, porozmawiać, tam zawsze tacy i profesorowie, to przez w tych stołówkach to przecież wszystkich można spotkać pośród emerytów i rencistów, proszę Państwa, także no, tutaj zawracamy przy tym bloczku przy Saskiej 42 i takie odzieje, też tutaj o 4 dni temu żeśmy całą noc tu siedzieli, spali, gadali całą noc, proszę Państwa, na temat różnych rzeczy. Też człowiek obiecał mu coś przynieść, komputer nie przyniósł nic i wszyscy go denerwują, wszyscy go drażnią i mieszka sam i powiedział, że nie ma w ogóle co jeść, chodzi po świetnikach. Ja mu tam na nas nosiłam jakiejś pasztetowej, takich różnych rzeczy z bułkami, żeby sobie podjadł, proszę Państwa. No. Także Saska 42. Także, proszę Państwa, ile ja domów znam. Proszę Państwa, czyli że jest to taki, no, samotny katolik, ale dobry człowiek. I proszę Państwa, no, spał na podłodze, a ja na łóżku. No to można sobie wyobrazić, jaki gościnny, że po prostu takie coś to tutaj w Warszawie to rzadko ma miejsce, no ale jednak no był wyjątek, prawda? Tak samo jak miałyśmy dzisiaj, proszę Państwa, rodzynek Mormonów na Bliskiej Woli, rodzynek prawosławnej cerkiewki, takiej półcerkiewki, proszę Państwa. Czyli, że też rodzynek podczas ani prawosławnych, ani Mormonów tu w Warszawie nie ma, ani świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa, bo świadkowie Jehowy to są najbardziej znienawidzeni, no bo przecież nie idą do wojska, nie uczą się zabijać. Gdzie oni się będą uczyć tam zabijać, jeżeli propagują, głoszą pokój, gdzie nie będzie tutaj na świecie, na ziemi śmierci, proszę Państwa, głodu, chłodu. Ludzie będą żyć, ile krzywdy mieli ci świadkowie, proszę Państwa, jak musieli siedzieć w więzieniach. No jeden mój Jacek, kolega w dawnych latach, to siedział w więzieniu aż 4 lata w stanie wojennym na Rakowieckiej. Siedział dwa lata wcześniej w Poznaniu siedział o zaostrzonym rygorze, no bo dostał wyrok w czasie stanu wojennego. I też jeszcze chcieli mu dać pracę w piekarni, on powiedział, że on nie przyjmie tej pracy, bo dostanie żołd i będzie na usługach wojska i miał rację. No i tam obrońca zaczął, zamiast go bronić, to głupoty zaczął gadać takie, że no nie rozumiał tego, że to jest się bez względu na to, co się w wojsku robi, to jeżeli się w tym wojsku jest, nawet na dyżurce, to się jest na usługach wojska. Także chociaż, proszę Państwa, ten Jan Witek nie jest szerokogłowy, jest wąskogłowy, to jednak on nie mieszka w Angloameryce Białystok, bo tutaj nie jest Angloameryka Białystok. Jest, proszę Państwa, w dalszym ciągu, mamy trasę już teraz po Alei Stanów Zjednoczonych, teraz trzę łazienkowską i będziemy przejeżdżać przez Wisłę. Także zapraszamy do wycieczek po Warszawie. Warszawa jest ciekawa ze względu na historię. Proszę poznawać historię, cudze chwalicie swego nie znacie. Poznaj swój kraj, poznaj swój, Polskę poznaj. Czy znasz
twój kraj, znasz mi ten kraj, znasz Polskę. Pełno cwaniaków w tej Warszawie, takich salcesonów polskich, proszę Państwa. Chytre takie, usram się, nie dam się, takie głupio chytre i najmądrzejsze. Tutaj z tego czasu w metrze pokazali taką krótkościętą dziewczynę, proszę Państwa, która w lewym ręku piwo, prawym kamień i zamachnęła się w kierunku tam pałacu, tym kamieniem kultury Stalina i Lenina, tam na ochroniarzy, bo walczyli ci kupcy, kupcy walczyli z ochroniarzami. Hanna Gronkiewicz-Waltz wysłała przeciwko kupcom ochroniarzy i teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz nad sobą ma czarne chmury. No. I ona tutaj czasem też nie jest, proszę Państwa, w Warszawie. Czasem może być w Anglii, Ameryce, Białystok, ale tam jest, proszę Państwa, rzadko. I tam u niej mieszka Hanna, proszę Państwa, która... No, no nie lechówka. Która po prostu sprzedała swoje mieszkania, a to żeby Tomka wydać, ożenić, prawda, a to żeby Grupka Dziowi kupić, a to żeby tamto. Także chodzi wszędzie sprawy, interesy, Hanna Mielech załatwia i na nazwisko Wisław Andruczyk, mieszkający tej Hanny Gronkiewicz-Waltz. I wszystko jej się udaje. A dzisiaj mamy już 25 maja 2013 roku. Proszę wiedzieć, że jesteśmy w Warszawie, Centrum Informacji Warszawy, Saska Kępa.